Witajcie w piątek, 7 stycznia. Żegnamy się z La Paz. Także pierwszy etap naszej podróży. El Alto. Pierwszy etap podróży, najkrótszy za nami. Znajdujemy się w El Alto, tam gdzie byliśmy wczoraj na przystanku autobusowym. Także teraz czeka nas drugi etap. Miasteczko Patacamaya, mniej więcej 100 km na południe od El Alto. Ale to jeszcze nie koniec. Hola. Jeszcze dwóch pasażerów i jedziemy. Witajcie prawie w Patacamayi. Nie, można powiedzieć, że to jest Patacamaya. Droga zajęła akurat godzinę 20. Słuchajcie, kierowca szaleniec zapieprzał 140 na godzinę. No i niestety 2 km przed centrum musieliśmy się zatrzymać, ponieważ strzeliło mu zawieszenie. Całe szczęście patrzyłem teraz na mapę mniej więcej chyba kilometr przed przystankiem autobusiku, którym pojedziemy dalej. Słuchajcie, lecimy, bo doczytaliśmy teraz gdzieś w internecie, że prawdopodobnie odjeżdża tam tylko autobus raz dziennie pomiędzy 12 a 13, a jest 12:30. Powiem szczerze, że nie chciałbym za bardzo tutaj szukać noclegu. Wygląda, jakbyśmy byli gdzieś na końcu świata. Nie za dużo z tego rozumiemy, ale poszliśmy na przystanek. Okazało się, że już nie ma autobusu do Sahamy, że nie po 11 pojechał. Tu gadaliśmy z jakimś gościem, który ma po prostu jeździ na innej trasie, ale widocznie no nie ma pasażerów i powiedział, że pojedzie z nami tutaj do skrzyżowania, do drogi, która już prowadzi do Sahamy. Jeżeli tam po prostu złapie jakichś innych pasażerów, to pojedzie do Sahamy za 30 od łebka. A tak jakbyśmy chcieli sobie prywatnie jechać, to 350, tak? Za 350. Słuchajcie, coś chętni się znajdują, także kurczę, może się uda. Teraz się zobaczymy. Że słuchajcie, potrzeba matką wynalazków. Tutaj się rzeczy organizuje i załatwia. Tak za u nas za dobrych minionych czasów. Wiecie, to jest 200 km, więc musi opłacać, nie? Ale jesteśmy dobrej myśli. To przygoda w końcu, a nie jakieś pierdalamento autobusikami, taksóweczkami, nie? Wyszło na to, że przesiedliśmy się do jakiegoś mniejszego busa, bo by nie znalazł tych ludzi. I on nie jedzie bezpośrednio, tylko jedzie gdzieś dalej. Będzie nas wysadzić gdzieś na skrzyżowaniu ponoć 11 km od Sahamy. I tam ponoć już nie będzie problemu coś złapać. No zobaczymy. Także witaj, przygoda. Jedziemy.
kierowca wysadził nas na, słuchajcie, skrzyżowaniu na końcu świata, ale nie jesteśmy sami, tu dwóch panów jeszcze czeka na transport. Tam jest, jedziemy w kierunku tamtym do Sahamy. A co nas tu przywlekło? Zobaczcie na to. Wulkan Sahama, najwyższy szczyt Boliwii, 6542 metry nad poziomem morza. A to wszystko to już jest park narodowy Sahama, no i miasteczko Sahama, do którego jedziemy. Ale pięknie. Panowie mówią, że coś tutaj, że coś powinno pojechać i nas zabrać. Ale co i kiedy? Nie wiadomo. Ale za dupie, pięknie. Ale robi wrażenie. Czekamy. Na razie, słuchajcie, jeszcze nic nie przejechało, ale panowie są dobrej myśli. W ogóle ta droga, zobaczcie, którą jechaliśmy prosto, prowadzi do granicy z Chile. Raptem jest 20 km. Także gdyby granice były otwarte, to można by było podjechać do Chile. O, jest. Zapaliśmy stopa na w czwórkę. Za cztery, więc nie wiem, powinniśmy dać chyba więcej, nie? Wjeżdżając muszą się zarejestrować, także my musieliśmy wyjść z samochodu. Zobaczcie, jest szlaban w postaci sznurka, piachę, ale słuchajcie, okolica, ja pierniczę. A dobra, rejestrujemy się. Słuchajcie, cenią się dla turysty wjazd tutaj, bo tutaj właśnie jest ten park narodowy, stówka od łebka, czyli 57 złociszy polskich dokładnie. A powiem wam, że na takim zatopie to jeszcze nie byliśmy. Koniec świata, to już jest koniec świata. Zobaczcie. O, to pan już tam zorganizował jakiś hotelik. Hola. Dobra, jesteśmy na miejscu, zakwaterowanie. To nasz pokoik. Łoże. Słuchajcie, łazienka, ciepła woda, wszystko jest, ale internetu nie. Także słuchajcie, następny filmik pojawi się. No, najwcześniej w poniedziałek, jak się stąd wydostaniemy, nie? Diabli wiedzą kiedy. A nie mam nic w zanadrzu. Wczoraj, przyznaję się, bez bicia, po prostu nie chciało mi się składać i wypuszczać. Miałbym jeden zanadrz, także no, co zrobić. Ale okolica jest po prostu niesamowita. Za ten przybytek 35 boliwianów od łebka, czyli 70, czyli to wychodzi gdzieś niecałe 4 dychy za dobę. Pan nam coś ugotuje od razu. Zaraz chyba wyjdziemy, zobaczymy jak wygląda miasto. Dużo powiedziane. Wiesz. Zobaczcie, jaki mamy widok z okna. Patrzcie. Sahama.
No, najwyższy szczyt Boliwii. Dobra, idziemy na miasto. Tu chyba, słuchajcie, nie zdarzają się kradzieże, ponieważ klucz do otwierania do Hawiry, czyli no to nie jest klucz, wygląda po prostu tak, już wam demonstruję. Zapraszam. Przytrzasnąłem sobie sznurek od obudowy. Powiem wam, że Francuzi to są mistrzowie świata. To jest... Nie od dzisiaj to wiemy. Zobaczcie. Nie zwróciłem uwagi. No. Przyjechali sobie na kamperem do Ameryki Południowej. Oprócz nas, jak to nazwać, w hoteliku jest jeszcze ponoć dwóch Niemców, także o 18 mamy kolację, także się poznamy. Ale zobaczcie na to. Fuh. Słuchajcie, witamy w centrum. Tu raczej nie musimy się obawiać o ruch. No i tak pomyślę, że są jacyś turyści. No. O, kolega przyleciał. O, tutaj też psy są przyjacielskie. Cześć mały. Mordy. Już starczy. O Jezu. Witajcie w centrum Sahama. Ale widok, zobaczcie. Normalnie to się nadaje na tapetę do Windowsa. Tutaj na głównym placu jest sklepik. Pani nas zaprosiła do środka, żeby zobaczyć, co mamy. A nie tylko spożywka, ale i zobaczcie, ciuszki. Tak, wszystko z alpaki. Kupujemy browary. Słuchajcie, damy pani zarobić. No, przebitka razy dwa. Normalnie ono kosztuje 7, a pani nam, tak, za 12, no to prawie 2, ale no, słuchajcie, nie dziwię się, to jest naprawdę koniec świata. Słuchajcie, wypijemy sobie piwko normalnie w rynku na ławce, tak jak za starych dobrych czasów. To zdrówko, piwko na 4250 z takim widokiem. No to ładnie wyszło. Czacik. Schowaliśmy się pod wiatę. Zaczął padać grad. Ale z czego? To nie mam pojęcia. Nieźle. Ewidentnie
ewidentnie szkoda mi tutaj mieszkańców. Słuchajcie, ciągły rush, pogoń za hajsem, za karierą. Masakra. Weszliśmy sobie na teren kościoła. Zobaczymy, nie, jakaś kłódka jest. Nie wyjdziemy do środka. Zajrzę tylko przez otwór. Ciemno, nic nie widać. O, ale może wejdę na dzwonnicę. Wow. O kurde, zmieszczę się. Spróbuję. Wow, udało mi się. Wlazłem na dzwonnicę. O, tam mają boisko, patrzcie. Rąbnąć głową w ten dzwon. Bo ja wam się drapałem po tych paru schodkach. No i czuć wysokość. Ale... no nieźle. O, zobaczcie, tam lamy. Tam przepływa jakaś rzeczka. Jest most. Schodzimy. Słuchajcie, to jest dla... dobre dla krzemka. Tam z dzwonnicy zobaczyłem cmentarz. Że zerkniemy tutaj, jak to wygląda. Tutaj sobie rodzicka sobie siedzą. Piją browarki. Wow, zobaczcie, jaki lokalny cmentarz. Zrykniemy do kapliczki, jak wygląda. O, zaczyna padać. Tak to wygląda. Ale się rozpadało, zobaczcie. Ale jakie widoki na wulkany za to. Słuchajcie, właśnie zapoznajemy się tutaj z lekarstwem na wirus, tak zwany antywirus. Pani nas zaprosiła. Wow. No to zwiedzili miasteczko, odpędzili wirusa, teraz możemy iść na kolację. O, robi się zimno. A z klimatem tu jest tak, słuchajcie, pytaliśmy się. No teraz to jest ichni środek lata. Wiadomo, półkula południowa. Jest tak. Jest cieplej. Noce są cieplejsze. Ale za to po prostu no, więcej pada. Za to jak przyjedziecie tutaj w lipcu, sierpniu, to macie gwarantowane słońce. Jest sucho. Ale w nocy temperatura może spaść do minus 25 stopni. Także co wolicie? Mieć cieplej, ale no pogoda taka dosyć deszczowa. Czyli gwarantowane słoneczko, ale w nocy po prostu mieszkacie w domku bez ogrzewania. Także śpicie tak jak chodzicie w dzień. I przykrywacie się po prostu czym się da.